Witam Was! Dzisiaj drugie podejście. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać, ale idziemy dzisiaj tam na górę. Także znów jesteśmy przy wodospadzie. Dzisiaj maraton chodzenia po schodach. Także idziemy najpierw tutaj do góry. Pomalutku. Nie wiem, ile tych schodów będzie, ale coś tak czuję, że ich będzie cała masa. Dobra, pierwsze schody za nami. Tutaj się idzie dalej do góry. Tam jeżonka ciśnie do góry. A tu stąd takie oto widoki. Tu taki balkonik. I tutaj mamy taki widok. Budapeszt. Tak, przyszliśmy. No to ciśniemy do góry. Kolejne schody. Też są fajne. Taki ślimak, typowy ślimak. I kolejny balkonik, z tego co widzę. A, żonka już tam u góry. I znowu widoczek. Z tego co widzę, to gdzieś aż tam będzie szło. Także jeszcze będzie kawałeczek do zajścia. Także ciśniemy znowu do góry. Następne schody. Żonka. Oj, 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 oj. Ktoś się wywalił na skuterze właśnie. Na zakręcie wypadł. No tak to jest, jak się po prostu niestety zakręt za mocno bierze. A tym bardziej jak opony są łyse, bo coś na ten temat wiem. Bo kiedyś też tak jeździłem skuterem. Miałem łyse opony jeszcze za dziecka. I na zakręcie robiło się bardzo, bardzo niebezpiecznie. Bo można bardzo szybko stracić przyczepność i się przewrócić. No i może i być tak, że tutaj właśnie było to samo. O, już są państwo policjanci. Bardzo szybko. Chyba akurat musieli gdzieś tu przejeżdżać. Pewnie widzieli. Także szybko to idzie, widzę. Dobra, idziemy dalej. Dobra, znowu jesteśmy kawałek wyżej. Widocznie silnik zgasł po uderzeniu, jak to bywa. Także jakiś pan mu tutaj pomaga, widzę go przepchać na bok. Czy zatrzymał się jakiś? Panowie policjanci odjechali, chyba tylko się zapytali, czy wszystko ok. Tak, ok, do widzenia. Muszą dać krawężnik chyba, także muszą go tam ten motorek teraz pomóc dźwignąć. Założyć, a widoki się robią coraz lepsze. Zobaczcie, coraz wyżej jesteśmy. Ciekawe, jak będzie na samej górze, czy będzie jeszcze fajniej. A teraz idziemy w tamtą stronę. Schody się skończyły, także teraz idziemy tam. No i jesteśmy tutaj, ale to chyba jeszcze nie jest sama góra. Taki widoczek stąd. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie ten wodospad się zaczyna, czyli na samej jego górze, co on zaraz pokaże. Taki widok mamy stąd. Tutaj można z powrotem na dół zejść. A tu jest właśnie początek tej groty. O, tutaj mamy tą grotę całą. I tu mamy też ten wodospad. Próbuję go tu Wam sfilmować. Stąd właśnie wypływa ta woda, która idzie na dół, centralnie stąd.
Także będziemy zaraz jeszcze szli dalej, bo to jeszcze nie koniec, tylko muszę poczekać, aż ludzie zejdą, nim obrócę kamerę w tamtą stronę. I tu idzie znowu do góry. Teraz już nie wiemy, dokąd to prowadzi. Także po prostu przejdziemy i zobaczymy, dokąd zajdziemy. Bo tutaj się jeszcze to nie kończy. O, tutaj jest kawałek stromej drogi. I znam dalej chyba znowu jakieś schody są. Nie mam pojęcia. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się mówi, nie? W każdym bądź razie cały czas idzie do góry. Strome drogi, strome mury. No, ktoś tu się napracował, żeby to tak położyć. Także dzisiaj ćwiczenie dodatkowe, łydek, nóg, jakby tego wszystkiego jeszcze było mało. No proszę, tu jeszcze idzie dalej do góry. Po drodze znalazłem jeszcze winniczka, właściwie żona go znalazła. Mój ulubiony ślimak, który mi kiedyś życie uratował. A tam jeszcze jeden. Także no, mamy tutaj. Dobra, no to nic, ciśniemy dalej do góry. Dobra, stąd przyszliśmy. I teraz jest wałek, bo teraz jest tu droga do góry, nie wiadomo dokąd idzie. Tu jest droga do góry, nie wiadomo dokąd idzie. I tu jest druga na dół, także może najpierw weźmiemy tą na dół i znowu ją później z powrotem do góry weźmiemy. Pójdziemy zobaczyć najpierw, co tu jest. Bo tu chyba jest ta statueta, którą tam z dołu widać. Także ona chyba tutaj teraz jest. No właśnie, tu jest ta statueta. Ale duża. Muszę chyba zmienić obiektyw. Teraz lepiej widać, bo mi się w obiektyw nie chciała mieścić. Że no, naprawdę duża. Wow. O, jaki fajny mur tutaj wokół. Mega opcja. No i widok stąd też już dość ciekawy. Ale tam przed chwilką chyba jeszcze wyżej było, by był jeszcze lepszy widok. Z drugiej strony tak to wygląda. A tutaj lepszy widok. A w tą stronę ładnie widać. Dobra, to wracamy z powrotem do góry. Dobrze, weszliśmy, powzięliśmy prawą stronę. No i znowu rozwidlenie, nie? Jedno tu, jedno tu. Także no cóż, coś, na coś trzeba się zdecydować. Tu, a to idzie tam znowu do góry, widzę. Bo tam znowu są barierki. Ta prawo, ja w lewo, a ta w lewo i ja w prawo. Ja nie wiem, czy te drogi się łączą razem, nie? A nie, mogą się też nie łączyć. Dobra, to później idziemy. Wiemy. To idziemy w lewo po prostu i zobaczymy, co będzie. Dobra, jedna strona doprowadziła nas do zameczku. Taki mały zameczek, chyba w renowacji jeszcze jest, bo tutaj widzę, że coś tu robią. I tu się kończy. Także wracamy sobie z powrotem tą uliczką i pójdziemy w drugą stronę zobaczyć. Może tam będzie coś innego. Bo tutaj po prostu kończy się. Jest zamek. I koniec, i wyjście, i tyle. Tarnina już opadła. Nikt jej nie chce. Ale fajne, duże owoce ma tutaj. I to na takiej górze, bo to strasznie sucho z tego, co widziałem. Na tej górze. Że no tu rzeczywiście już koniec. Nic tutaj takiego już ciekawego nie ma.
Tylko tutaj to coś jest, ten zameczek taki w renowacji. Tam porośnięty u góry jest ten balkonik. Widać, tam jest taki balkonik. Tu jest, o, to jest cały zarośnięty. Dobra, to chyba nie wiem, czy tam ma sens iść dalej. To wracamy z powrotem, idziemy w tą drugą stronę. Coraz to lepsze widoki. Poszliśmy tym razem tam w prawo. Na następnym rozwidleniu i tym razem ta dróżka idzie trochę dalej. No coś tutaj widać, trochę mi tutaj te drzewa blokują. Ale jesteśmy już wyżej niż tamten diabelski młyn tam. Tam jest diabelski młyn. Także my już jesteśmy wyżej jak ten diabelski młyn. Ale widać to naprawdę daleko stąd. A tam co to jest? Stadion czy co? Próbuję przybliżyć. O, taki spodek okrągły. Może jakiś stadion? Nie wiem, nie byliśmy tam jeszcze. Nie. Także tak to wygląda. Prawie cały Budapeszt widać. A gdzie my mieszkamy, nie mam zielonego pojęcia. Gdzieś tam, no. Ale nie wiem nawet w którą stronę, szczerze wam powiem. Czekaj, to mamy po lewej od domu, to kółko. 1,5 kilometra chyba od domu. Pewnie gdzieś tam chyba gdzieś będziemy mieszkać, bo za tymi mostami mieszkamy. Ale nie, to by się nie zgadzało, bo tam jest za chwilę jeszcze ten zielony most. A my tego zielonego w prawo odbijamy. No to jednak tu nie mieszkamy nigdzie. No jest większy niż nam się wydaje. Dobra, znowu decyzja, bo znowu rozwidlenie. Jedno tu, jedno do góry. No to znowu ciśniemy następne do góry. Jakby było mało tego do góry. A już się powoli zaczyna ciemno robić. Już taka szarówka się robi. Słońce zaszło. No to ciśniemy dalej do góry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I znowu? Odwrotne ćwiczenia, idziesz tyłem. Tak. To dobrze. To ćwicz. Ale jak to jest możliwe? Wszystko jest możliwe u ciebie. Dla każdego wszystko jest możliwe. Tylko musisz mieć to w głowie. Bo kiedy mówisz, nie umiesz iść z tyłu do góry. To jeszcze wszystko jest pikuj żoną, bo teraz jak wyjdziemy na samą górę, to jeszcze trzeba będzie z powrotem na dół zejść. Dobra, to ciśniemy dalej. Tak. Wszyscy zawsze wokół mówią, to się nie da, to się nie da. Nie w tym wieku, ale jakoś widać, że u żony wszystko się da. Nie ma rzeczy niemożliwych, nie? Także nie ograniczajcie się sami swoimi myślami, bo ktoś mówi, że się nie da, bo wszystko się da. Kwestia po prostu silnej woli i musisz wiedzieć, że dasz rady i dasz rady. Dobra, no to ciśniemy dalej. Tu się coś strasznie na sygnałach dzisiaj rozjeździło. Co chwilę coś jedzie. Przed chwilą chyba kogoś eskortowali. Jechały jakieś czarne samochody w eskorcie. Ale teraz znowu coś, non-stop coś tu dzisiaj jeździ na sygnale, w kółko. No to co, znowu do góry, dalej. I później widzę znowu rozwidlenie. Także będziemy widzieć, co dalej. Dobra. No i było rozwidlenie. Wybraliśmy znowu w prawo do góry. Przeszliśmy kawałeczek. No i znowu mamy rozwidlenie. Raz, dwa. Stąd przyszliśmy. I znowu jeszcze jedno. To jest labirynt. To jest dosłownie labirynt tutaj. Nie wiem, kto to wymyślił. Także wybieramy tym razem znowu w lewo. Nie mam pojęcia. To się cały czas po prostu rozgałęziają te drogi. Non stop gdzieś coś idzie. Kawałeczek ujdziesz i znowu rozwidlenie. I znowu, i znowu. I cały czas do góry, nie? Nie ma końca. A my już naprawdę bardzo wysoko jesteśmy teraz.
już chyba ponad wszystkimi budowlami. O, to jest stromo, idzie do góry teraz. Oj, łydki będę czuć dzisiaj. Nie, ale również są dobrze ćwiczenia na łydki, bo normalnie idziemy w przód. Nie czujemy ten łydki. Ech, ale patrz. Idziemy do... Patrz tam. A super. Tam znowu jest droga u góry. A nie schodzi. To jest niesamowite. Jak oni to wymyślili? Zadałem ćwiczenia w Budapeszcie na moje łydki. Oj, będzie długi ten film, coś tak czuję. Ja myślałem, że to będzie tylko cyk, cyk. A tu się okazuje, że to jest niesamowicie długie. Ale ten ćwiczenia to nie jest od jeden na drugi dzień. Bo najpierw spróbowałam tu na prostą ulicę. Dlatego aż tych próbuję z tobą trenować. Najpierw do tyłu próba na ulicy. A mi zaraz bateria padnie. Jak okay. Tak dalej będzie. I to i tak dobra. Już się kameruje bez flesza, żeby ją oszczędzać, ale już widzę, że już zaczyna obraz falować, już się robi coraz ciemniej. Bo już się zaczynają kropki na tobie robić. I dobra. Widzę znowu rozwidlenie. Ale za tobą. Jedno w prawo i jedno do góry, jak zwykle. Dobra. O, patrzcie, światła się włączyły. Okej. Okay. O, wow, mega. Dobra, o, ale klimacik. Ale fajnie. O, teraz widać, jak ta droga idzie. O, patrz, to jeszcze nie ma końca. Tu są latarnie, tam są latarnie u góry znowu. Tak. O kurczę, to jeszcze będziemy chyba tu kilometrów naczaskamy. Ale nie schodzi. Jest fajnie, jest dobrze. Gdzie idziemy w prawo? O, jeszcze, patrzcie, jeszcze do góry idzie. Okay. Żeby nam tu wybór zrobić łatwiejszy. No i proszę bardzo, mamy tu do góry. Tu jest tak w miarę, ale wydaje mi się, że też idzie do góry. Tu idzie do góry, a stąd przyszliśmy. To którą drogę wybieramy? Nie mam pojęcia. Idziemy znowu tu do góry, czy schody? Schody. Schody? No to dobra, to idziemy na schody. To widzimy się, jak będziemy u góry, na schodach. No i schody zrobione. Trochę ich było. Bo tu jest taki zakręt i one jeszcze tam szły. No i jesteśmy tu. I co teraz? Teraz mamy schody na dół, widzę. Czyli z drugiej strony gdzieś tam też musiało być wejście. No i mamy jedyną opcję. Znowu schody. Także tym razem mniej opcji. To co, walimy znowu do góry po schodach? Dobra. Pająk? Nie to flamerze. Nie to perze. Już widziałam dwa tu. Batman tu leciał? Batman? Nie, nie. A, tam jest. A ja widzę Spidermana. I szybko. Rzeczywiście, no. No, raczej go nie uchwycę. No coś wam tam pewnie mrygnęło. O, mamy go, mamy go. Kurde, ale szybki. Dobra, udało się. No to walimy dalej do góry. Ja już się spociłem przy okazji. A ja się rzadko kiedy pocę. Nie wiem, ile to jest w ogóle metrów. Nie mam żadnego pojęcia. Na samą górę. Też nie wiem, nie liczyłam. Ale trochę tego jest. Teraz idziemy dalej. Nie, tam jeszcze. O nie, nie żart. Jeszcze dalej schody. Ja nie robię żart. Jest widoczne przed u ciebie. I rozgałęzienie. I znowu ściele. Nie. Rozgałęzienie w prawo. Do góry. I tu trzeba poczekać, ludzie przejdą. I tu kolejne rozgałęzienie. Ale chyba jesteśmy na samej górze. Bo tu stoi jakiś dźwig. Coś tu budują. Tu jest flaga węgierska. Spróbuję w tą stronę jeszcze. No, to już jest miasto takie małe, że już go prawie nie widać. To jest miasto, tam jest Budapeszt. I już go ledwie widać, taki malutki się zrobił stąd. No, żonka mi czmychła, idzie do góry.
tam jest budowla chyba jakaś, mi się wydaje, to już tu będzie całkowicie koniec. Ja chciałem iść tamtędy. A ona mi czmychła w międzyczasie, już idzie do góry po schodach znowu. Czemuś mi uciekła? Ty jesteś niegrzeczna dzisiaj. Nie, zaraz stoisz tu, obok mnie i poszedłem z góry. Widać lepiej? O, rzeczywiście, stąd ciut lepiej widać. Nie, więcej do góry. No, no, no. No drzewa trochę zasłaniają. Czekaj, może wejdziemy jeszcze wyżej, będzie lepiej widać. Czekaj, ma też telefony, widzę, żeby nie glebnął. O, widać lepiej, moment. O. Troszkę ta lampa psuje teraz akurat. Mogła się jeszcze nie włączyć, mogła poczekać jeszcze chwilę. Ale zaczyna się być fajny widok. Zamykniemy jeszcze te parę schodów, zobaczymy jak będzie całkiem u góry. Może będzie jeszcze lepiej. Te schody tu, ja robię do przodu. Po co? Bo się rozpadają. Nie, bo tu jest... Pełno kamyczków. No. Tak. I ryzyk fizyk? No tu rzeczywiście coś tu budują. Tak, ale ja używam mój mózg. I to dużego. A, chyba się opłaciło wchodzić, bo ja już widzę, że tam jest punkt widokowy. Pełno ludzi stoi. No proszę, i taka nagroda za wejście na samą górę. Stąd chyba naprawdę najwyżej wszystko widać. To już macie tak przybliżone, a tu jeszcze popatrzcie sobie w tą stronę. Jaka panorama. Tak konkretnie widać. Oddalimy, a tu na normalnym obiektywie. I jutro ja co będę tam na... Tam. Gdzie? W Hirtowa stacja. A tam jest jakaś antena GSM, po co tak chcesz iść? O, nie, nie. Taką antenę mieliśmy w poprzednim mieszkaniu, to już tu nie trzeba drugiej. No ładnie to wygląda tutaj, nad tym. Już fajnie, bo już się zaczyna ciemno robić. Także widok coraz lepszy. Jeszcze na tą stronę. Chwilę sobie chyba poczekamy, może jeszcze się ściemni. Będzie jeszcze lepiej. Dobra, także mała przerwa, nim będziemy dalej cisnąć. Tam jeszcze widać tą drugą statuetę. Tą taką tam, dokładnie tam. A już znaleźliśmy, co tutaj budują. Mianowicie tutaj pisze, macie po angielsku, tutaj odbudowują po prostu taką starą citadelę i będzie tutaj cały park, też wszystko, gdzie będzie można sobie chodzić. Teraz te ścieżki tutaj, o te są pozamykane, które tu są. I tutaj będzie to wszystko po prostu odbudowane. A tutaj wam to zrobię. Możecie się zapauzować, jak to chcecie przeczytać, bo nie będę tak długo trzymać. I jeszcze raz wam pokażę widok tutaj z góry, z innego miejsca. Dobra, może źle się wyraziłem. Będzie to po prostu odnowione. Czyli tutaj są takie ruiny tego, a oni to odnawiają. Tak to miałem powiedzieć. No. Dobra, filmuję jeszcze wam z drugiej strony, jak to wygląda. Proszę, tutaj teraz widać dużo, dużo lepiej. Bo tu już teraz macie, o, taki widok. Już się mnie prawie ciemno robi. Także już to fajnie widać. Jeszcze zmienimy obiektyw. O, jaka panorama. Że opłaciło się tutaj wejść po to do góry. Dobra, to schodzimy teraz z tej góry, wybieramy inną drogę i znowu schody, jeszcze takie wąskie, trzeba poczekać, bo jeszcze ktoś tam idzie. Takie schody, także zasuwamy na dół, z powrotem teraz. Czekaj, czy znajdziemy jeszcze drogę przez te wszystkie rozbidlenia, które żeśmy tu weszli, żeby w tym samym miejscu mniej więcej zejść na dół, a nie w drugiej połowie miasta. To będzie ciekawe teraz.
To jest naprawdę labirynt. Także teraz tylko się kierować na dół cały czas. Dobra. Cały czas na dół. Ale idziemy już inną drogą, bo tego już na pewno nie widziałem po drodze. Także zobaczymy, gdzie wyjdziemy. Ciekawe, czy wszystkie drogi prowadzą na dół. Może tak, może nie. Dobra, teraz znowu będziemy szli tam w lewo, jak latarnie idą. Także lecimy dalej. Idzie mocno. O, siema, pomachałam, a już nie widać. Takie cienie nasze długie. Idzie mocno tutaj z góry na dół. Czekaj, którędy teraz żeśmy przyszli? No teraz są dwa na dół. Schody na dół i droga chyba na dół. Co robimy? Idziemy schodami? To idziemy schodami, dobra. O, to są duże schody, widzę. Ale schodami ja nigdy nie idę z tyłu na dole. O, pomacham wam. Siema. O, tu już ciemno fest. Tak, włączymy sobie flesza na chwilę, może bateria wytrzyma. I kiedy nie, to znaczy, że zaraz jest koniec. To znaczy, że zaraz film urwie. Nigdy się nie dowiecie, czy dotarliśmy na dół, czy nie. Nie, to znaczy, musimy będę z powrotem jutro rano. Tak, że będziecie nas później mogli szukać tutaj w tym labiryncie. Jak nie będzie filmów. Ale się zrobiło tutaj fest ciemno. A tu są latarnie, ale te nie są włączone. Nie, to jest całkiem inna droga, moja żono. Tędy no, żeśmy tak. Nie szli. Dobra, idziemy do prawo na dole i później w lewo na dole. No bo ta też idzie na dół w tamtą stronę. Okay, też. Dobra. Tu idzie na dół i tam idzie na dół. Nie, tam idzie do góry. Widzisz, jak idą światła? Nie widać tutaj. Aha. Tam idzie do góry, to musimy iść tędy na dół. Co znacie? Tam miałeś rację. Patrz, miałeś rację. Patrzcie, jak tu cię nie widać nas nawet. Przełączyłem na tą kamerę, nie widać. Patrzcie, to jest moja ręka. Tak ciemno tutaj jest. Nic nie włączone, światła tutaj. Także, no to ciśniemy w tamtą stronę. Dobra, już mamy pierwsze oszczędzenie o baterii. 15%. Trzeba oszczędzać. Dobra, doszliśmy już tutaj do tego teatru. Znaczy teatru, tak ja to sobie nazwałem. I tu już teraz taki widok mamy. Na most. I tu w tamtą stronę już statki zaczynają być powłączane, te wszystkie światła ozdobne. Ale idziemy, odnaleźliśmy drogę. Także schodzimy z powrotem, bo tam gdzie wchodziliśmy był czysty widok, to jeszcze tam wam sfilmuję. Ostatni rzut na miasto, gdzie już się ciemno zrobiło. Także tam jeszcze ostatni kawałeczek, zrobimy tam zakończenie filmu, bo pewnie bateria długo już mi pożyje. Dobra, to już tutaj końcówka filmu. Także tutaj macie ostatnie spojrzenie jeszcze z góry na Budapeszt. No może już nie z samej góry, jak byliśmy przed chwilką, ale no z tej mniejszej góry. To jesteśmy teraz na tym miejscu, gdzie tutaj się ten wodospad zaczyna. Skąd to wypływa. Tak to tutaj wygląda teraz wieczorem. Fajnie. Jeszcze tam spróbuję wam złapać tamten most, ten zielony. Teraz oddali. O, tu go widać. Może lekkie zbliżenie. Troszkę kamera, obraz trochę faluje, bo jest za dużo zbliżona. No i my musimy teraz tędy to całe obejść i przez ten zielony most będziemy tam szli. I tam mamy jeszcze jakieś 2,5 km do domu, także to jest jeszcze jakieś, nie wiem, może 6 km do domu. Bo musimy iść tędy
A nie, tędy też byśmy doszli, ale musimy iść tędy, ponieważ tam jeszcze musimy jedną sprawę załatwić po prawej. Będziemy musieli tam odbić i później będziemy przez ten most wracać z powrotem do domu. Oczywiście piechotą, jak zawsze, a nie inaczej. Także tyle na dziś. Do następnego razu. Życzymy wam miłego wieczorku. Trzymajcie się. Hej. Pa. Już się niby pożegnaliśmy, ale teraz zauważyłem, że zapomniałem wam sfilmować przy samym wyjściu tutaj jeszcze tej góry, także używam jeszcze flesza, że mam tylko 5%, także chyba zaraz mi się wyłączy, bo się powinien wyłączyć przy 5%, ale coś widać, że chyba telefon się nade mną lituje, żebym wam jeszcze to mógł sfilmować tutaj i stąd przyszliśmy do góry, tam jest ten wodospad, także trzymajcie się, hej! Jeszcze raz ostatnie szybkie nagranie. Tak to wygląda z tej strony. No i my tam całkiem aż na samą górę, ale tutaj nawet nie widać samej góry stamtąd, bo tu mamy dopiero ten teatr, tak go nazwałem. A myśmy byli tam jeszcze gdzieś całkiem do góry. Tutaj nawet tego nie widać z tej strony, bo tu są po prostu te krawędzie, a to się ciągnie jeszcze wyżej. Także tam po prostu byliśmy na samej górze. Tak to wygląda, moi drodzy. Dobra, i tutaj już się teraz na 100% żegnamy. Tyle na dziś. Trzymajcie się, hej.